Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry Mutant Fighting Cup, w którym będziemy przechodzić przez kolejne mistrzostwa w naszej przygodzie. Najpierw zaczynamy oczywiście od Asian Cup, w którym będziemy walczyć. Tak, nie wiem z kim, pamiętam, z kim będziemy walczyć. Jednakże teraz tak, skupmy się na tym, aby stworzyć jakiegoś pięknego naszego towarzysza. Oczywiście robimy sobie tak. Dajmy sobie na pewno życie, ponieważ jest, jak widać, ciężko z tym życiem. Dodajmy sobie a chociaż poczekajcie, może to ma dexterity fajniejsze. To dodajmy sobie w to, żeby po prostu mieć całe close od pająka. I oczywiście Jaws, żeby mieć większy damage, to wszystkie. A, nie mogę dobyć tych dwóch rzeczy. Przepraszam, to był mój błąd, zapomniałem, że mamy krokodyla już tutaj dodanego. Więc dodajmy sobie może Stone Skina. Nie, no tak, dodajmy Stone Skina, po prostu będzie mieli więcej życia i będzie nam tutaj cudownie. Zobaczmy, jak teraz to będzie wszystko wyglądało w jednej całości. Co to do jasnej cholery wyszło? Tutaj łapki od pająka, tu łapki od pająka, tu jakieś kamienie, tu jakaś kaczka, krokodyl. No, najbrzydszego potwora świata zrobiłem w tym momencie po prostu. No, o, oni mają fajnego jakiegoś lwa. No, gdzie tu jest sprawiedliwość, moi drodzy? Gdzie tu jest sprawiedliwość? No 91 damage, ale przynajmniej może i weszło, no ale... To nie jest sprawiedliwość, on 69 wyleczenia, no... Bardzo sobie ładnie cenisz te... Znaczy bardzo sobie wyliczasz te swoje leczenia, jednakże ja ci pokażę, jak łatwo ci mogę stracić to życie, które sobie dopiero co wyleczyłeś. No jaki masz atak? 56 i stan. Wybrałeś się trudna walka, ale... Wybrałeś znowu leczenie. To jest twój błąd, mój drogi, to jest twój błąd. Bo ja cię teraz zastanuję. I co ci z tego leczenia, które właśnie sobie przed chwilą użyłeś? Co ci z tego leczenia? Wyleczyłeś sobie coś, co w teorii właśnie straciłeś, a mogłeś, powtarzam, mogłeś to wykorzystać do swoich niecnych planów i na przykład zatrzymać mi jakiś damage, cokolwiek tam mi stracić, ale nie. Ty dalej wybierasz karty z zasadzki z leczeniem. Okej, stan. Wyleczyłeś się? Ja cię to po prostu zabiorę. I to z nawiązką zdecydowanie, ponieważ mamy nawet dwa stany pod rząd, więc gość jest po prostu wyłączony z rozgrywki. Będzie jeszcze trzeci, na szczęście dla niego nie ma trzeciego ataku, ale mamy 85 z naszego Critical Claw'a. No atakuj mnie, no dawaj. No stan nawet nie było tyle, tam miałeś mniej niż 30 damage'a, no urocze po prostu, ale ci pokażę teraz prawdziwy damage. Bang! 86, tak się załatwia tego pięknego lewka, ale ogólnie chciałbym zrobić coś takiego. Takiego jakbym mógł potwora zrobić, to było coś fajnego, bo czerwony, widać w sumie wszędzie, że czerwony to jest mój ulubiony kolor i tak dalej, więc jakbym mógł to zrobić, po prostu byłoby cudownie. 84 damage ze stanem weszło, więc nawet jakby nie umarł, to by po prostu w następnej turze zginął. I mamy Spider Jaws, czyli będziemy mieli sobie jeszcze lepsze, jeszcze lepszą buzię. Wchodzimy do kolejnej walki i teraz tak, atak, życie. To życie chciałem. I dodamy sobie jeszcze to, bo tutaj co tam daje? 10% defensa, odpuszczam. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w jednej kupie. Bo mamy pieska, po czym wychodzi z tego Amuro Hunt. Okropnie to wygląda. Robiłem z niego kaczko pająka. Amuro Hunt. Nawet nie chcę dowiedzieć się, co to jest armor, bo boję się, zaraz to będzie coś typu rodzaju pająka. Jaki damage? 57, on ma strasznie mało życia. Killeo ma strasznie mało życia, więc mnie to cieszy. Bo nie będę się z nim zbytnio trudzić. Chciałbym, żeby te Jawsy zadziałały, ponieważ one mają chyba największe damage i zobaczyłbym przynajmniej, jak one tutaj gryzą w cudzysłowie. Dawaj, no. Pojaw się. Jawsy. Chcę was użyć. Okej, okay, dobra, nie ma Jawsów, ale możemy użyć stana, więc owszem, mały damage, ale przynajmniej nie możesz się ruszyć w kolejnej turze. Mamy kolejnego stana, więc chodzi teraz nam około 50 damage'a, dokładnie, i kolejny stan, 132 damage'a do zadania. I mamy w końcu nasze Jaws, uwaga. Okej, okay, czyli w sumie wygląda to tak samo jak każdy inny gryz. Myślałem, że jakoś inaczej złapię tymi swoimi nie kolcami, ale swoimi pseudo zębami. Uuu, heal'a używasz, tak? Myślę, że to ci jeszcze pomoże. Jeżeli będę miał Jaws, to jeszcze nie ma. Okej. Okay. Okej. Okay. Niech będą, to, że nie będzie Jaws, tylko będziemy mieli Klausy. I tyle, będę żałował. Miałeś mało życia. Miałem jeszcze po prostu na widelcu, tak? Ale nie, musiałeś się z niego wywinąć. Musiałeś udać tą zdenerwowaną po prostu... Jak się nazywa? Oleistą frytkę, która chce uciec z tego widelca.
No nie udało się, nie pykło. Nie pykło. Godzilla Lex zwiększa nasze dexterity o 0,3. Więc jakbym tego potrzebował, to mógł sobie po prostu tego dodać, ale... to jest lepsze, więc lecimy z tematem. Poczekajcie, oczywiście to... Mam już takie, powiedzmy, moje ustawienie, które powoduje nam łatwą wygraną. Jestem ciekaw, ile będzie miał życie, ile będzie miał życie nasz przeciwnik i jak będziemy musieli się z nim potrudzić. Uwaga, nasz damage 70. Mamy teraz pająko, Godzilla, kurczako, pająko coś. To i tak zostało nazwane po prostu Fatty Dogiem. Fire Corp. Więcej o 50 życia od nas. Wyglądem też zdecydowanie jest ponad nami. Ale jakoś się tym nie martwię. Jakoś się w tym w zupełności nie martwię, ponieważ wygląd tutaj nie daje mu aż na tyle przewagi, żebym się czuł jakoś zagrożony. To jest nasza walka. Azja też będzie nasza. Ja ci tylko to udowodnię w tej walce, mój drogi. Uwaga, proszę bardzo. Tutaj stan damage za 90 i możemy bić go dalej po twarzycy. Mam nadzieję, że nie będziesz się zbyt wiele leczył, albo moje stany po prostu zaczną coraz częściej wchodzić. No, zaatakuj nas. Okej, wszedł mu critical. Znaczy critical, to tego się w sumie przeraziłem. Bo criticale no jednak mogą poważnie nam zaszkodzić, jeżeli wejdziemy jeszcze na przykład taki jeden. Dawaj, Jousy, zróbcie mu stana. Nie wszedł stan, ale 47 życia. Więc nawet ze stanu cię wyłączam. Tym razem przynajmniej critical nie wszedł. Proszę, nawet stana bym dostał i tyle. Naprawdę sobie robicie? Teraz żadnego ataku nie mogę dostać i on pewnie teraz dostanie jakiegoś critica, który mnie zabije, patrzcie. Na szczęście nie dostał, stana też nie ma. Jeden ataczek. Jeden ataczek, oczywiście używamy naszych close'ów. I do widzenia, mój drogi Fire Corpie. Nie ma a ciebie już na ziemi, a Azja jest nasza. Zdobyliśmy z ciebie po pierwsze Mucus Secrete. To nie jest Secret, żeby nie było, chyba. To mi się przynajmniej wydaje. Który zwiększa nasz atak o 10 do 20 oraz gen zwiększający też nasz atak. Czyli powiedzmy w tym samym momencie zdobyliśmy dwa geny zwiększające ataki, co... Może zrobić nas naprawdę bestię do zabijania. Teraz tak, no to na pewno zwiększa damage, co robimy sobie dexterity, tutaj te Jousy, tutaj to i teraz tak, czy chcesz dodać to? Dodam, bo skoro mogę dodać sobie więcej damage'a, to czemu nie? To ja dodam sobie jeszcze więcej damage'a oraz życie z tego. I teraz zobaczymy, jak to będzie wszystko oglądało, bo będziemy teraz jeszcze jakiś fajny ogon z tyłu. Więc nasz pies powstał teraz w Tenti Bandok, one nie na tyle, a na plecach dostało. Tenti Bandok 82 ataku i walczymy z małpami. Cześć Mok, co tam u ciebie, mój drogi? Jesteś małpą z pazurami, ale my mamy tu jakieś macki, mamy naprawdę wygląd nie z tej ziemi i nie może nam tego nikt zabrać, więc no nie oczekuję, że mamy jakieś szanse z nim przegrać, chyba że będzie właśnie czas nas stanował, to wtedy może być unlock sytuacja, ale ja się nie poddam. Klaus nam tutaj weszł nas pięknie, więc... Znaczy Jaws, przepraszam, ze stanem, więc cudownie, 3,6,9 życia do 3,4,5 u nas. Niestety teraz, no mój drogi, straciłeś swoją przewagę. Użyłeś się defensa. Defensa jest tutaj najbardziej nieopłacalnym ruchem, który wychodzi, bo leczenie może nam wyleczyć na tym criticalu więcej niż przeciwnik może zaatakować. A atak może właśnie zaatakować naszego przeciwnika i stracić mu jakieś życie. Defense, owszem, blokuje jeden cios, ale to nie jest aż tak bardzo opłacalne. Tym bardziej, jak teraz wszedł jeszcze double damage po tym stanie pierwszym, więc też odczuł na sobie po prostu tę całą siłę. Użyjmy tego. Dawaj. Ale damage wszedł. No powiem wam tak. Ja chcę, aby to coś się częściej pojawiało. Bo jaki z tego damage wlazł, to po prostu, no, jestem cały czas jeszcze w szoku. Okej, dodajemy to wszystko, dodajemy. Tutaj możemy dać sobie właśnie więcej w końcu życia i tą końcóweczkę, która, no wow, zrobiła wiele. Owszem, pokonał mogą bez żadnych większych problemów, ale ułatwiłem sobie tą robotę o wiele, wiele bardziej. Strong Bandog jest bardzo silnym bandogiem. Zobaczymy, jak teraz Klaus tutaj wejdą z damage'em jakim. 42. Oczywiście troszeczkę więcej. Tak, no, użyj sobie małpko tego defensu. Na pewno ci przyda. Na pewno ci uratuje od tego, co ci teraz po prostu czeka, mój drogi. Dobra, może jednak cię uchroni i nic nie mówiłem. A tak, zobaczymy, jak twój będzie damage. 82 bez stana. Szanuję. Teraz my w ciebie wejdziemy ze stanem, który zada ci 45 damage'a. Nawet spadł ten damage, porównując z tym, co było normalnie.
i wyleczy. Nie będę robił defense, a się wyleczę, ponieważ właśnie mogą dostać criticala razy 2 i wyleczyć się w 100%. Zobaczymy, ile teraz nam walniesz damage. 46 ze stanem. Drugi atak. 45 bez stanu. Więc chyba nie wyleczyłem się na tyle, żeby czuł się spełniony, ponieważ straciłem więcej HP po tym wszystkim, no, ale tam minimalnie. Dawajcie, atak. Tutaj piękne cioski mi wchodzą ze stanem, cały czas mnie w ogóle cieszy. Już chciałem kwiać Klaus, ale Jaws się pojawił ze stanem ponownie. Trzeci stan z rzędu nam tutaj wchodzi. Jeżeli by teraz przyjrzeć się krytyka, to w ogóle byłoby pięknie. No niestety, nie krytyka, nie wszedł. On nas atakuje, czyli jeżeli stan nie wejdzie, to powinien być martwy. A nie wszedł. 81 damage'a i pojawia nam się jeszcze stan, więc wykorzystujemy to już na pewno, żeby po prostu mieć tą pewność, że w tym ataku kończymy ze Slagerem i będziemy mogli się udać do atakowania na Mistrzostwo Ameryki Północnej. Tak, co to jest? Co to jest? Co to jest? Thorns. Zwiększa moją obronę o 15%. Jakoś to do mnie w żaden sposób nie przemawia. Więc zwiększam sobie damage, zwiększam sobie życie, zwiększamy sobie oczywiście te najlepsze części, żeby to wszystko jak najbardziej wytrzymać. No i ten nasz special atak, który naprawdę taki jest. 86 ataku, 477 życia, lecimy to battle, Godzilla Strongly Dog. Okej, no, że to jest Godzilla i to jest Strongly Dog, to niech tak będzie. O, mamy od razu na start atak z tego, 215 plus stun. To jest taki ataczek, taki najlepszy. Nie ma lepszego ataku, że w tej grze zgaduję. Dobra, może on też ma podobny ruch, ale nie był lepszy od naszego. Dawaj, no musi być jakiś stan, albo musi być jakiś fajny krytyczek. Jakby z tego ataku u nas wszedł krytyk. Boże, jak ja bym wtedy zadowolony. No, miał drugi raz ten specjalny atak, to mi się nie podoba. Możemy zrobić teraz z stanem i liczyć na to, że się pojawi właśnie ten ruch specjalny. Proszę, pojaw się! Pojawił się. Czy to będzie wystarczające? 221 życia. Wciąż się zabiliśmy. 75, czy on nas teraz nie zabije? Przegraliśmy w końcu. God damn, no przecież to było tak banalne. To było tak banalne, żeby go ponać. Ja robię, oczywiście robię to ustawienie to samo, ponieważ no teraz był RNG straszny, które nas załatwiło. Czyli sam fakt, że on miał teraz ten atak właśnie tych meteorytów i że mi się trochę mało HP wykreowało, chociaż teraz nawet nie widzę, żebym miał więcej, ale mam więcej damage'a. Fatty Strongy Hunter. Znowu 600 życia kontra 475. O, super. Co to jest ten plus? Okej, tego plusa nie chciałem. To jest to. Zresetujmy ten pierwszy ruch, ponieważ no, bez sensu było się po prostu leżeć na start. Uwaga, stan. Pięknie. Ten początek mi się już podoba. Z niego można coś zrobić. 35 dipsa. O, oczywiście, że używam moich jawsów, które wejdą na double damage bez stana niestety. Proszę, nie zrób tych nalotów swoich. Okej, to mi jeszcze pasuje. To nie jest jeszcze aż tak groźnym atakiem, jak właśnie te meteoryty. Stan nie chce wejść. 420 HP kontra 376 i robi defensa. Proszę, żeby pojawił się ten ogonek. Nawet na tym defensie nie byłbym zdenerwowany, jakbym tego użył, bo weszłoby na pewno więcej damage niż 140. Nie meteoryty. Jeżeli nie będzie krytyka z leczenia, to mogę się już poddać. I nie wszedł. Mogę zresetować, ponieważ ten... nie zrobił ten nalot specjalny. To jeszcze na double damage, no jakby tego było po prostu mało, nie? To mi, on jeszcze, ja się potrzebowałem tutaj po prostu dostać w papę z takiego czegoś ultramocnego. Okej, okay, 111 stan i double damage. Super. Mogę dostać ten ogon, proszę, Gierko? Nie mogę. Niestety nie mogę. Nie wiem, co musiałbym zmienić, może będę musiał właśnie zmienić nie wiem, damage na życie zmienić. Okej, stan. Ogon, pojaw się, proszę, w końcu. Ja tylko w tym ogonie widzę szansę. Jakbym na przykład pojawił dwa razy. Ewentualnie w stanach, które by weszły na Jawsach, ale no nie wchodzą. On jest jakby jakiś taki odporny na to wszystko. Patrz, teraz meteoryt od niego. Nie, krytyka razy dwa. A czy ja mogę dostać jakiegoś krytykala, stana na przeciwniku, cokolwiek? 68, czy on nas teraz pokonuje? Ciężka walka strasznie jest z nim. I to nie to, że ja mam jakieś złe ustawienie, bo nie wydaje mi się, żebym mógł zrobić coś o wiele mocniejszego, tylko fakt, że trafiają mu się te krytyki.
I... Widzicie? Znowu podwójny krytyk. Znaczy, krytyka razy dwa, no. Ja nie mam pojęcia, co mógłbym zrobić, żeby go z tego wyłączyć. No, musiałbym trafiać cały czas, na przykład stanę. A... Czy trafiać właśnie ten ogień. To wtedy mógłbym sobie myśleć o wygraniu bez żadnego większego problemu. Okej, wyleczmy się, proszę, wejdź tutaj razy dwa krytyk. 38, super. Ja nie wiem, ile to gorsze by leczyło, szczerze mówiąc. 45 bez stana, proszę, ogon! Okej, niech będzie stan. Niech będzie po prostu stan, zadamy mu ten damage 32 ze stanem. 100 HP różnicy. Nie jest tak źle, jakby się nam po prostu wydawało. Weź drugi stan. 31 damage'a. Ja nie rozumiem, mam napisane, że mam, 90 damage'a, ale... Aha. Jak bardzo ten gość musi mieć defensa, że mi się nie udaje go pokonać. Jest stan, proszę, pojawi się drugi raz ogon. Proszę, double damage ze stanem. Nie jeszcze stan, pójdź w def... Aaaa, goddammit. Miałem nadzieję, że po gościu pojawi się w jakiegoś defa, czy heala nawet. I mi się w końcu pojawi ten ogon. Niestety, jak się nie stało. Zobaczcie, to ja powinienem zadać z tego 90 damage, tak? Czy jakoś tak, zadałem 68. Więc jak bardzo on się, jak on jest w stanie to wszystko na siebie przyjąć. Okej, stan. Ale będziesz miał 499 HP, masz stana. Proszę, ogon, pojaw się. Super urozmaicenie ciosów. Jeżeli będzie stan, to nie narzekam. Critical też jest dobry, tylko nie meteoryty. Przynajmniej na double damage'u. 234 HP. Jest stan kolejny. 355 życia. Jeżeli miałbym szansę trafić na ten ogon, to mam wtedy szansę wygrać. Kolejny stan, proszę, ogon. Jest jeszcze jeden stannik. Jeżeli od niego nie wyjdą meteoryty na double damage'u, wygrywam to. Nie wierzę w tą przegraną, jeżeli ja teraz to skrzanie. 48 życia, nie double damage, proszę, nie double damage, proszę, nie double damage. Żyję. 48 życia. Praise the Lord! Udało się nam w końcu pokonać tego Stone Slaga. Najcięższy przeciwnik jak na razie. I co nam odblokowało? Sporo. Sporo nam się pojawiło. Więc mamy teraz walkę w World Cup. Gdzie możemy teraz najwięcej rzeczy dodać, bo mamy wszystko już odblokowane, więc damage, życie. Oczywiście wszelkie te nasze łapki i tak dalej. Jawsy muszą być. Tutaj musi być to życie. Teraz to tutaj jest. To jest zwiększenie damage'u i zwiększenie damage'u. I to jest zwiększenie damage'u, więc poczekajcie, może te są lepsze. Zróbmy sobie... A, czyli nie może być, nie mogą być dwa, więc... Będę sobie ogień, ponieważ ogień mi się najbardziej podoba. I mogę sobie zwiększyć obronę z tego, ewentualnie jeszcze więcej życia mogę dać. Nie, życia już nie mogę dać, więc zrobimy sobie coś takiego. Co z tego powstaje na World Cup? Był piesek. Wychodzi nam Retriever. Niby to jest niby Retriever. Z ognistym ogonem, z kolcami i tutaj wypustkami, że jak powiem. Chociaż to nie są wypnie, to nie są wypustki. Z jajkami tymi powiedziałem na plecach. Godzilla Lex. Tutaj te kalafiorki chciałem powiedzieć. No, coś obrzydliwego. I Godzillator. Ile byś miał życia, gościu? 900 życia kontra 472. No nieźle, i dodałem mu tylko 14 damage ze stana. Więc czuję, że to jest walka, w której albo dałem mu dużo damage'a, albo nie zrobię nic. Okej, on dużo damage'a też nie bije. To jest ta pocieszna sprawa. Że owszem, ja będę go bił długo, ale on też zbyt szybko nas tutaj nie będzie mógł zniszczyć. Ale ma te stany, co będzie teraz defense, no super, no. Ja już tu praktycznie damage'a nie wiem, a ty jeszcze defensa robisz, no doceniam. Doceniam, naprawdę. Proszę, Klaus, niech tutaj one wejdą. Znaczy, Jones, super, 1,14. Coś, na czym ultra polegałem, coś, co uwielbiałem, tutaj praktycznie damage'a nie zdaje. Stan. Dawaj. Niech się pojawi ten ogon w końcu. On musi się nam teraz pojawić, jeżeli on się będzie pojawiał, to będę mógł w ogóle myśleć o tym, że mam szansę z nim wygrać. I Klaus, jak widać, tutaj też już nie działają. Znaczy, Jawsy, przepraszam. Może się pojawić ogon? Nie? Okej, zobaczymy, ile z tego damage'a wejdzie. 2. Słupcie po prostu. On nam zadaje teraz krytykę, ale ja go praktycznie nie mogę bić. Stan. Ile ze stana wejdzie? Jeżeli wejdzie mniej niż... Nie no, 13. Przepraszam, ja muszę to powtórzyć. Ja muszę to powtórzyć, bo to jest po prostu tragedia, ile tego życia może sobie na siebie przytankować.
Zobaczmy teraz, jaki będzie damage na początek. 24 ze stanem. Niech się ten ogon pojawi na początku. No, ja nie rozumiem, czemu nie mogę mieć takiego szczęścia. Czekam na ten właśnie atrybut, który będzie go atakował z tych nalotów. No i nie chce zadziałać. Owszem, mógłbym się teraz po prostu leczyć, bo cały czas, no super. Gro! A czym. O! Aha! No to nieźle, mój drogi, no to nieźle, że nie dość, że się wyleczyłeś do fulla. To nam zaraz krytyki nawalałeś ze stanami. O! W końcu jest ten ogon, zobaczymy, tu dipsa wyłoży. 196. No czyli jeżeli będę to trafiał, to naprawdę mam szansę to wygrać. Ale wiemy, jak często się to pojawia. Dwa razy pod rząd? Czy jeszcze critical? Saniak, skąd to szczęście? Jakim cudem ty miałeś takie wielkie szczęście, trafiałem na ten ogon? Jeszcze stan? Kolejny? Moi drodzy, to jest to podejście. To musi być to podejście. Kolejny krytyk. Heal. Czekam tylko na napis heal razy 2. Znaczy krytyka razy 2, bo wtedy bym się po prostu już załamał. 25 damage'a bez stana, atak od niego. Okej, okay, od niego stana nie dostałem, krytyka też nie. Jest ogon znowu. Dawaj, krytyka razy 2. Nie wszedł, ale 150 damage'a weszło w jego ciało. Robi sobie defensa. Dzięki, że mu ułatwiasz mi teraz robotę, bo jeżeli pojawiłby się ogon, to bym ci to wszedł na krytyku. Użyję stana tylko dlatego, że close'y nie dadzą mi pewności stana, a tak czy jak zadałby tylko 15 damage'a w sumie, tak na oko. Więc wolę to tak wykorzystać. Teraz może close'y by weszły. Double damage, w sensie critical. Stan od niego na double damage, god damn it. No, za jakie grzechy? Miałem przed chwilą szczęście, a teraz co? Jeszcze on się wyleczy cały, no pewnie, proszę, ogon niech się pojawi. Ogon musi się pojawić i musi trafić criticala. Super, to niezły ogon. Naprawdę niezły ogon. No od nas critical, ale nie było stanu. I teraz wystarczy, że on dobrze mi wywali i jest 35 stand. Critical. Gierka, która naprawdę była na wyciągnięcie ręki. Muszę się skończyć w ten sposób. Wiecie co? A ja chyba to przyspieszę. Cheat Engine. Moi drodzy, Cheat Engine. To spowoduje, że przyspieszę flesza. I ta walka nie będzie tak powoli po prostu trwała. Gdzie jest flash? Speed hack. Wszystko trwa teraz szybciej, dawajcie. Pyk. Robię sobie tam defensa, będziecie robimy tutaj stanem. Kolejny stan. Kolejny stan. A teraz wchodzi wszystko pięknie. Pyk. No i nas on pokonał, czyli robimy teraz replay. Ale teraz od początku będziemy już lecieli od razu na tym. Na speed hacku. Pyk. Dawaj, no leci tam. O, critical, pięknie po prostu, no mi się to podoba. Okej, ogon, subcio. Stan. Kopniak. Kolce. Znaczy. Aha, no więcej tego się nie dało dla nas zrobić. Super, on po prostu robi sobie combo 3 razy pod rząd na przykład ze stanem. I atakuje nas normalnymi atakami. Ten jak teraz dostał ode mnie combo, wow. Wow, mój drogi, ale tak czy jak z nim przegrałem, więc kolejna walka poszła po prostu się chrzanić. Dawajcie, tutaj pięknie. Zrobimy sobie na niego te ataczki. Ogon. Stan. Pniaczek. Tutaj pięknie. Miałem ogon i wybrałem co innego, mój Boże, dobrze się on powiedzmy został w cudzysłowie. No super, szkoda, że się tak czy jak z tego wszystkiego wyleczył. Więc przypał. Masz pełne HP, no przecież to jest kpina. Wywaliłem mu dwa razy ogon tylko po to, żeby gość się nagle wyleczył. Nie rozumiem. Więc co idę do laboratorium. Damage. Damage. Obrona. Nie życie, obrona.
Zwiększenie ataku. Zwiększenie ataku dexterity. A na czym już mogę dać te dwa? Genome is not compatible with the probability of death. Aha, szansa na śmierć jakaś jest. O! Szansa na śmierć. Takie straszne. A spróbuję. Zobaczymy. Mutujemy. Aha, czyli on na pewno ginie. Myślałem, że to jest po prostu takie, że może zginąć, ale nie musi. To nie pykło mi w takim razie. Robię jak najwięcej tego damage'u. Jak najwięcej robię tego damage'u, jak najwięcej obrony. Dexterity chyba jeszcze dexterity sobie po prostu dodam, bo tego życia to ja tam nie chcę w ogóle dodawać. Właśnie, no muszę trochę dodać, bo inaczej mnie zabije. 80 do 100, 80 do 110, dobra, tak robimy. Ale zobaczymy, co nam z tego wychodzi. Więcej mam obrony, teraz po prostu liczę na to, że będę mógł z nim jakoś po prostu wygrać. Super się leczyć, bo będzie, ty nawet nie musisz się z niczego leczyć. Szkoda, że się wyleczyć znowu do full HP. Ogon miałem. Miałem ogon, znowu wybrałem stana. No to jest znowu moja głupota. Za szkło chcę wszystko klikać. Stan. Pyk. Pyk. Ogon. Ładnie stany mu wchodziło, ale no niestety to może być za mało. Kopniaczek. Klausy. Stan. To. Stan. Leczenie. Aha, no fajnie. Nie, naprawdę super. Zobacz, się wyleczyć znowu na krytykalu. Stan, masz już pełne HP. Nie, no to mi się podoba. Takie ustawienia mi się naprawdę podobają, że staram się zabić jak najwięcej HP, po czym ty nagle się wyleczyłeś całe, a ja jestem na prawie końcówce życia. Aha. Gość ma cały HP. Dawaj ogon. Musisz ten ogon trafiać częściej, proszę gro. XD. X kurcze D. Stan. Kopniak. Ogon. Critical. To był critical ogon. No coś pięknego. To jest ten moment. Moi drodzy, to jest ten moment, kiedy mam z nim szansę wygrać. Ogon, proszę. Proszę ogony. Proszę ogon. Chcę tylko ogon. Chcę tylko ogon. I będę szczęśliwy, że to może wygrałem. Ogon. Jeden raz. Proszę. Jeden raz. Ogon. Proszę. Dałem radę. Dałem radę to w końcu zrobić. Chyba cheat engine wychodzi. You win. Daliśmy radę zwyciężyć w Mutant Fighting Cup. O mój Boże, jestem zadowolony z siebie bardzo, bo walka była naprawdę ciężka, ale daliśmy na to zrobić. Jeżeli wam się gierka podobała i cieszyliście się z tego, że cierpię ze względu na tą ostatnią walkę, to zostawcie łapkę w górę. Oczywiście usunąłem wam ten najdłuższy moment, kiedy jeszcze nie przyspieszyłem gierki, ponieważ było to po prostu niemiłe do oglądania. Walki wyglądały tak samo jak w na przyspieszonym tempie, tylko że... No, zaraz przegrywałem. Ja się nazywam, żegnam. Widzimy się już jutro w kolejnych odcinkach jakichś filmików. Cóż no. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podoba. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie suba. Ja jestem, żegnam. Siemanko. Peace. Yo!